Znajdujemy się przed chałupą Szylarów w Muzeum Wsi Markowa w Skansenie. Ważnym obiekcie świadczącym o historii Markowej, świadczącym o historii ratowania Żydów przez mieszkańców Markowej. Ta uroczystość zgromadziła ponad 30 tysięcy pielgrzymów. Jednym z pielgrzymujących do Markowej na zaproszenie księdza arcybiskupa metropolity przemyskiego był pan burmistrz Essens z małżonką. Ich bin ein zweites Mal in Markowa. Ich war ja bereits im vergangenen Jahr hier, habe mir das Museum angesehen und die ganze Geschichte der Familie Ulmer hat mich sehr, sehr bewegt und es war Grund genug, um jetzt auch zur Beatifikation nach Markowa zu kommen, für eine Familie, die im Krieg unter den Deutschen gelitten hat, von den Deutschen erschossen worden ist, in dem Wollen, anderen Menschen zu helfen. Essens to ta miejscowość, w której dokonał żywota Eiler Dicken. Zbrodniarz z Łańcuta, z Markowej, szef żandarmerii. To on odpowiadał za przeprowadzenie całej akcji 24 marca, której rezultatem była śmierć najpierw rodziny Goldmanów, Grünfeldów, a potem rodziny Ulmów. Najbardziej dramatycznym momentem tej zbrodni jest fakt, że zostały zamordowane także dzieci. Wykraczało to poza zakres tego już niesprawiedliwego prawa niemieckiego. A więc wyrok poza prawem niemieckim wydał sam Eiler Dicken. Będziemy to pytanie sobie zadawać ciągle, dlaczego? Ale on odpowiedział na to pytanie, żeby wspólnota, żeby wieś nie miała kłopotów. Zostawiając dalsze rozważania dotyczące tego zdania, dotyczące tej kwestii, dotyczące tej decyzji na przyszłość, odnotujmy fakt tej szczególnej podróży, śmiem twierdzić, ekspiacyjnej do Markowej pana burmistrza. Jest to również jego druga wizyta w Markowej, bo rok temu w październiku przyjechał i w muzeum odbył pierwsze spotkanie. I co jest ważne, że inicjatorem tych jego podróży i tej pierwszej i tej drugiej jest pan Mariusz Pilis, twórca filmu Historia jednej zbrodni. Twórca, który wykracza już poza ramy swojego filmu, który swoją inicjatywą próbuje budować most między Markową a Essens. W czasie tej wizyty teraz doszło do spotkania tutaj na terenie Muzeum Wsi Markowa. Organizatorem były obydwa nasze muzea, Muzeum Ulmów i Muzeum Wsi Markowa, ale uczestniczyli w tym spotkaniu przedstawiciele władz lokalnych Markowej, ale także samorządu powiatu łańcuckiego. Był pan starosta Adam Krzysztoń, pan wójt Mirosław Mac, pani przewodnicząca Rady Gminy Markowa Maria Ryznar-Fołta, była pani Czesława Balawejder, przewodnicząca Markowskiej Akcji Katolickiej, był pan dyrektor szkoły, byliśmy my przedstawiciele obydwu muzeów i podczas tej rozmowy pan burmistrz złożył deklarację chęci współpracy między Markową a między Essens a Markową. Also, auch mein Wunsch ist es, dass wir die Kontakte, die wir jetzt knüpfen, dass wir die intensivieren, dass wir sie stärker machen in der nächsten Zeit. Życzeniem pana burmistrza jest zacieśnienie kontaktów, intensyfikacja tych kontaktów i wzajemnych relacji między obydwoma społecznościami Markowej, Ziemi Łańcuckiej i Essens. Hier ist ein Buch über Essens. To jest książka o Essens. Und ein Blatt Papier zusätzlich. Jeden dodatkowo, jeszcze dodatkowa kartka. Ist aber nur die Hälfte. Tylko nawet połowa. Und dort ist die Einladung zur Kooperation. I tu jest zaproszenie do kooperacji. Und ich darf es Ihnen lassen. Pozwolę sobie tutaj panu. Dziękuję bardzo. Tutaj przekazać. Ta historia dopełnia się dzisiaj tym aktem o nawiązaniu współpracy między
Markową Essence, z inicjatywy burmistrza Essence, ale jej początek stanowi ta historia sprzed 80 lat, której autorem jest mieszkaniec Essence, późniejszy szef policji w Essence, Eiler Dicken, i która dotyczy aktu zbrodni dokonanej na rodzinie Ulmów, Goldmanów, Greenfeldów, Dittnerów. Tutaj w Markowej 24 marca 1944 roku. Also der normale Bürger informiert sich, hört diese Geschichte und ist sehr traurig und dann geht er wieder nach Hause. Mhm. Als Bürgermeister darf es damit nicht zu Ende sein, sondern als Bürgermeister nimmt man die Geschichte mit und erzählt es in seiner Stadt, damit alle das erfahren, was dort passiert ist. Und alle auch mit mir auch das Leid teilen, aber im Grunde genommen auch alle motiviert sind, dass das Verhältnis von Esen zu Markowa, von Deutschen zu Polen besser wird als bisher und nie wieder so schlecht wie im Krieg. Thank you.